Cześć, John. Cześć. Za pośrednictwem wydawnictwa Albi trafiła do naszego sklepu gra o niezwykle enigmatycznej nazwie Wahadło. Czymże jest to tajemnicze wahadło? Czy umożliwi nam ono poznanie przyszłości? A może kontakt ze zmarłymi? Okładka gry nie zdradza nam zupełnie odpowiedzi na to pytanie. Wiemy jedynie, że kluczową rolę będzie w niej odgrywał czas. Czas płynący w specyficzny, jak na gry planszowy sposób, mianowicie będzie on płynął dla wszystkich graczy jednocześnie. Z tego też powodu do tytułu najlepiej jest przysiąść z osobami, które dobrze znają już zasady gry, no i oczywiście z takimi, którym ufamy, że nie wykorzystają presji uciekającego czasu, żeby pomóc sobie w jakikolwiek nieuczciwy sposób. Wahadło jest grą euro z mechaniką worker placement. Ciekawym elementem tytułu jest pozbawienie jej typowych dla tego gatunku gier tur. Czas wykonywania naszych akcji wyznaczają klepsydry, w których przesypują się piaski czasu. Ze względu na ten nietypowy zabieg, twórca gry proponuje rozegranie co najmniej jednej rundy bez odmierzania czasu. Tym sposobem mamy poczuć flow rozgrywki, aby móc płynnie wprowadzić element uciekającego czasu. A tenże dla wszystkich graczy zatrzymuje się jedynie podczas rozgrywania tzw. fazy rady. Zobaczmy, co czeka nas w środku. Czas ucieka. Wahadełko. Tak wygląda nasze piękne, przepastne, ciężkie pudło. Bo jest piękne. Jest piękne. Od frontu jest okej, okay, nie? Od tyłu też jest okej. Okay. Dodatkowo mamy feature'y gry wypisane. Balbi nam tutaj taką tabliczkę informacyjną, znamionową, że tak powiem, daje. I mamy na niej podane, że jest to unikatowa mechanika. Rozgrywka w czasie rzeczywistym. Strategiczna. Gra. Gra strategiczna, owszem. Czas jest zasobem. No i mechanika worker placement. O czym już Fafa mówił. Poza tym właśnie widać na ilu, od ilu i ile czasu nam to zajmie. Aha. Ponoć tylko tyle. Ja bym chciała jedynie zwrócić uwagę na to, że naprawdę to pudełko wygląda, tak. Prezentuje się znakomicie. Jest ten taki genialny, trochę creepy zegar z mechanizmem i z tym wahadłem, które troszkę wygląda jak takie jakieś narzędzie zbrodni ociekające krwią. Rzeczywiście, jakby wisiało nad tym tronem, nie? Tron też jest taki, kurczę, straszny. Tu się czai jakiś potwór, tu znowu jakiś smok, tu nie wiem co to, gryf, który wygląda trochę jak muskularny Zeus. Każdy chce zasiadać na tronie, widzisz. I jest też jakaś dziwna czarodziejka. No to są bohaterowie, w których się wcielamy. Zapewne. Tak jest. Pamiętajmy, że czas pokona wszystko. Tak, cokolwiek to miało znaczyć w tym wypadku. Na spoko. I gdzie ten zegar jest w grze? Miesza z tym. Miesza z tym. Otwieram. Trochę to zajmie. W końcu to gra odnośnie czasu. Jak zwykle mamy... Instrukcję. Instrukcję. Proszę. Na bardzo ciekawym papierze. Pozwolę sobie go sięgnąć. O. Tak, bo na papierze typu... Wicked. Niepapierowy papier. Tak, ja to też jest... sobie skończył masno. Jest wrażenie, że on jest taki... stawia opór. Przyklejają się do niego spocone palce. O, dokładnie, to miałem powiedzieć. Czyli nie trzeba ich lisać, żeby przekręcić kartki. Świetne, wiek, bardzo fajnie. Chwytne, tak. Dokładnie, można... Chwytny papier. Można to tak... Nie, mi się podoba. W sensie wykonanie tej instrukcji, jak dla mnie, to powinno być standardem. To jest naprawdę wysoka jakość. Zresztą sama instrukcja jest całkiem nieźle napisana. Nie jakoś rewelacyjnie, ale to ze względu po prostu na mechanikę gry, którą chyba ciężko jest wyjaśnić w ten sposób na papierze, bo jest wiele rzeczy, które punktują, jest wiele rzeczy, które się dzieją, ale mi się spodoba. No zwłaszcza... Zwłaszcza to. Wykonanie na plus. Lecimy dalej. To już nie jest. To jest taka dość ciekawa, gruba, kredowy papier, grubszy. Taki krótki skrócik przygotowania gry, zasad. To jest tak, żeby sobie akcji. Przypomnieć albo sięgnąć w trakcie gry na szybko. Przypominam. Nie wartować instrukcji, tylko zobaczyć, co tam, jak przygotować właśnie szybko na przykład stół. A tu mamy drugą część instrukcji do trybu automa, tak. Czyli jednoosobowego. Dokładnie. I ona też jest bardzo fajnym, właśnie takim dziwnym papierze. Do single playera. Taki dodatek miły. I wjeżdża nam na stół to, a to się otwiera i jest naszą planszą. Tak, już widać, że jest gabarytowo całkiem spora. Tu mamy wersję, tak, 4 do 5 graczy. Nieco się różnią od siebie, te strony. No i 1 do 3. Coś tu widać szczególnego? Duża, gruba, solidnie wykonana. Też przyjemna w dotyku, mam wrażenie. Jest czytelna. I czytelna, tak. Bo to jest gra, w której no,
będziemy przesuwać te swoje mipelki, więc dobrze, żeby wszystkie informacje były to pokazane w dosyć taki przyjazny sposób i wydaje mi się, że to spełnia swoją funkcję. Myślę, że tak, bo nawet nie stoją tutaj żadne rzeczy, a ja mam wrażenie, że wiem, gdzie co postawić. Tak, tego tak naprawdę dużo nie ma. To nie jest... praktycznie wszystko, te ramki, co tylko jest pole, w których się poruszamy, tu będą jeszcze tylko karty wystawione, no i te klepsydry, które są tutaj clue programu. Okej, okay, skoro o klepsydrach, to idziemy w stronę klepsydr czasu, przepraszam, prawie cię zabiłam. Nie szkodzi, nie szkodzi. Czyli jak klepsydr, to ja tutaj pogrzebię bardziej. Trud skończony byłby. Trud skończony. I czas by nie był potrzebny. Są i nasze, albo są i nie są. Klepsydry, które nie lubią stać. Co też powinno jakby... podstawową też poniekąd funkcją, czyli powinny stać stabilnie i odmierzać czas. Trzy. Zielona, fioletowa i czarna. Mhm. Co ma znaczenie? Co ma znaczenie? Kolor ma znaczenie, gdyż one odmierzają czas w różnych długościach, tak? Czyli czarna to 45 sekund, dokładnie. Zielona. Dwie minuty? Dwie minuty. I fioletowa 3. Tak jest, zgadza się. Wyglądają fajnie, bo rzeczywiście nie są takie typowo klasycznym, nie mają tego klasycznego kształtu, który spotykamy w innych planszówkach, które używają klepsydry. Stoją. No stoją, stoją. Stoją, sypią się chyba... Czy stoją stabilnie, tutaj już bym polemizował z tym. Trzeba z nimi ostrożnie. Dobra, tak. Na bok i lecimy dalej. Mamy jakąś wypraseczkę, na której jest to klepsydr. Zwołanie rady i żetoniki, które pokazują nam głosy, głosy, które będziemy oddawać w trakcie posiedzenia rady. To ja ci dam jeden głos. A dziękuję. Dla ciebie. Tylko nie przewalę na pierdoły, że tak powiem. Wykorzystam je dobrze. Tak, planszetki graczy naszych, czyli mamy też planszetki. Oczywiście, jasne. Planszetki są, mówię, jednak są niestabilne. Ja zwrócę uwagę jedynie na to, że są również zrobione z czegoś, czego nie miałam wcześniej w rękach, jeżeli chodzi o planszówki. To jest specyficzna papier? W dotyku jakby tablica prawie, że do... O, nie? Tak. Kredą by... No. Tak. Można by było kredą potem przejechać. Dwustronne. Jedna wersja dla początkujących, nazwijmy to, a druga dla zaawansowanych. Czyli jest łatwiejsza i trudniejsza wersja. Tak, zależy od tego, czy już graliśmy w grę, czy jesteśmy ograni, to możemy sobie wybrać poziom trudności. Co bardzo ciekawe i jest, wydaje mi się, to właśnie mocną stroną tego tytułu, że też grafiki się różnią. Mhm. Czyli mamy tego naszego bohatera w wersji light i w wersji bardziej hardkorowej. Rzeczywiście. Czyli w tym przypadku mieliśmy Drenkira Tyrana i Drenkira Zdrajcę. To nawet się nazwy im zmieniają. Tak, dokładnie. Także ktoś się napracował przy tych grafikach, także no plus. Tu mamy kogo? Gambal Łapówkarz, który wygląda jak z Pięknej Bestii Wyjęty. Bestia z Pięknej Bestii. I Gambal Buntownik. Znaczy ja go teraz widzę, to widzicie teraz. Super, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zachęcająco. Na plus, oczywiście. To jest... Lecimy dalej. Jest planszetka, tym razem już jednostronna. Tu będziemy nagrody rady kłaść. Nagrody, które będzie można w trakcie tej rundy po prostu pobrać. Będziemy na nich kłaść po prostu karty. Jest miejsce na karty. Tak. Dobra. I to jest planszetka do trybu automa. Do automy, dokładnie. Nie będziemy się specjalnie na tym rozwodzić, no po prostu... jednostronna. Jak lubi ktoś single, no to będzie musiał sobie się zapoznać z tym. Okej. Okay. Jednostronna, tak. To może po prostu plastisz? Plastisz. Przejdźmy do plastisiu. Plastisz jest go dużo. Dosyć. Jest dużo. Znaczników jest tutaj sporo. Proszę bardzo. Mamy znaczniki, które kształtem odpowiadają nam miejscom na tym, na naszej planszy głównej. Mhm. Czyli w tym wypadku tutaj na torze rady. Takim torze, który nam jakby odpowiada za kolejność wykonywania, załóżmy tam działań. Przejdziemy sobie później do tego. To jest też coś ciekawego, bo to jest metalowe. No właśnie, to jest też coś innego, coś co wyróżnia ten tytuł. Taki metalowy znacznik. Za zdobycie legendarnego osiągnięcia.
dostajemy taki właśnie... Gwiazdę szeryfa. Taką gwiazdę szeryfa, tak. Betlejemską. No i znowu te znaczynki rady. Aha, czyli to są po prostu pojedyncze głosy, które później wymieniamy na te... Na te dziesiątki, tak, te. Dokładnie. Czemu taki zabieg, że te są plastikowe, a te są takie, nie wiem, nie wygląda to zbyt atrakcyjnie jak dla mnie, ale to mówię, no, to jest kwestia gustu pewnie. One same w sobie według mnie wykonanie minusy. No. Mogło być lepiej. Jo, wysypało mi się. Mam też nasze kubki, ludki, piotki. Tak, czyli też oprócz klepsy drugi najważniejszy punkt programu, czyli można mówić mipelki, jak to są też są mipelki, nie? Pomimo tego, że są plastikowe. Mipelki, czyli no, nasi pracownicy. Worker placement, no to muszą być workerzy. Mamy ich w wersji podstawowej i wersji... Przepraszam. Wersji rozbudowanej. Elitarni. To są elitarni podwładni. Mamy zwykłych podwładnych i elitarnych. Nie powiedzieć, że to jest dziecko. Mhm. I to jest... Nastolatek. Takie ma spajki, hair. Takie wiesz, trochę jak offspring. Nie? O, te klimaty. Dobra. Ale no jak? Wrażenia? Wizualnie? Wizualnie? I z dotyku? Są ostre niektóre, bo mi się zahaczyło o łapkę. Tak? Nie są dopiłowane. Nie są. Widać łączenie tutaj, ale no, sklejone, no, jest gruby. Po prostu tak wygląda, jakby dwa sklejone. Tak, no dokładnie. Może, żeby były cięższe. Nie wiadomo. A są ciężkie? Są bardzo lekkie. No na pewno cięższe niż drewnia. Aha, znaczniki. Mm. Tak. No. One pasują nam do naszych... Siup. Tak, znaczniki punktów zwycięstwa. Dokładnie tak. Siup. To będziemy sobie zaznaczać w naszych planszetkach punkty zwycięstwa, no bo w końcu o punkty będziemy się tutaj ścigać. Punkty zwycięstwa. Więc to są nasze znaczniki. Każdy ma oczywiście swoje, swój kolor. No i będziemy na naszej planszetce zaznaczać. Jeszcze więcej plastiku. Co tym razem? Okej, okay. Czyli te ośmiokąty. Ośmiokąty to były znaczniki osiągnięć. Tak, znaczniki osiągnięć. I mamy również cztery takie klapsterki malutkie. Mhm. Tak. Będą nam wyznaczać po prostu czas w grze. Te fioletowe, a ta szara, no to jest do tego trybu powiedzmy łatwiejszego, gdzie nie korzystamy z klepsydr. Nie mamy tego po prostu tej presji czasu. Okay. Tak jak twórca mówi, pierwszą rundę warto sobie zagrać bez klepsydr, żeby poczuć flow i dopiero potem je wprowadzić do gry. Oto jest ta klepsydra szara. No i zasoby? Sześciany, czyli tak, czyli zasoby. Zasoby, które będziemy zbierać i będziemy je wymieniać. Pozwolę sobie jedno otworzyć. Przepraszam. Przecież gry są do grania, tak? A nie do leżenia w workach. Dobra. To miało być nacięte i co? Może było, ale ojej, nie szukałam. Dobra, słowo się otwieram, no. Żeby sprawdzić jakość. Mhm. Testing. No te są troszeczkę przyjemniejsze niż cała reszta. Tak, o wiele bardziej mi się to podoba. Wyglądają lepiej. Kostki zasobów. Moja droga. I na pewno nie jest to burak, zboże i woda. Nie jest to burak. Nie wiem, czy on burak ci przyszedł. Nie wiem, tak jest zgnity burak. Nie wiem, co innego jest w takim wojsko, kolorze. Wojsko, kultura i złoto. Wojsko, kultura. I złoto. Czekam aż za zimniok. Przyzwyczaiłam się po prostu we wszystkich innych grach, że to są zawsze właśnie tego typu kamienie, tego typu rzeczy. No są takie symboliczne tutaj, wiesz, wartości. Foliki, w ilości foliki. Dużo folii. No dużo zasobów to dużo folii. Dobra, tego nie wiedziałam. Tak. Okej, okay. Przechodzimy do kart. Tak, kart. I do czegoś, co nas może interesować. Dobra, który mi pierwszy się wyjmuje? Tu się jedna nie chce wyjąć. Mhm. Ha, jest. Jedna jedyna czerwona ze złotym kielichem. Jedna jedyna mówisz. Czy nie to prawda. Będzie... Nie, jest ich więcej, już wiem. Tak, czerwonych jest więcej. Są to nagrody, które będziemy w fazie rady mogli otrzymać, ale dopiero w ostatniej rundzie gry, czy w czwartej. One wcześniej nie grają. Jedna złota? Jedna złota. U nas w każdej rundzie jest taka właśnie jedna karta, będziemy mogli dzięki niej sobie zmienić naszego pracownika ze zwykłego w elitarnego. Hmm. Widzę, że to się po prostu symbolami tak. Tak, i karty forteli, które każdy z graczy ma po prostu swoje, przyporządkowane.
na przykład pan Gumball łapkarz będzie miał taki symbol głowy i to będzie dla niego po prostu jest. Talia. No i w tym wypadku, jak ktoś gra Gumballem, będzie miał takie karty forteli, które będzie mógł sobie zagrać w trakcie swojej tury, no i zmienić przebieg gry. Tak, dając sobie jakiś zasób, albo móc zapłacić na przykład 7 sztuk złota w tym wypadku i dostać kolejnego pracownika, a może mieć ich 4 w trakcie gry. Ładne grafiki, tak będzie, nie? Bardzo ładne. Takie, no, klimatyczne, mi się podobają bardzo. Czyli trzymają poziom jak na razie, tak. Nie z plastiku. Tak, a z tej strony też czytelne bardzo. Oczywiście. Piktogramy. W ogóle to też mi się podoba, że nie ma tekstu. Praktycznie można komuś to po polsku nie szprecha. Super. Spokojnie może zagrać przecież tą grę. To wielki plus. Ale cieniutkie, to warto sobie zabezpieczyć. Tak, cienkie. Ale to też nie jest gra karciana, więc one tak nie grają. Niby nie. Więc no, ale zawsze warto. Tak? Zawsze warto. Szczególnie jak gra sobie kosztuje swoje. Dokładnie. I mamy jeszcze takie ładne granatowe z kielichem. Na nich tak. Na przykład. No tutaj mamy nagrody, które będziemy mieli właśnie. One będą swoje miejsce miały na. Tutaj na planszy rady. One sobie dokładnie tutaj będą losowe, będziemy sobie je wykładać. No i kto będzie tam pierwszy na torze, będzie miał pierwszeństwo, będzie mógł sobie wybrać taką nagrodę. Niektóre są mocniejsze, są słabsze. Kto pierwszy, ten lepszy. Przechodzimy do kart, które mają na sobie taką ciekawą graficzkę w postaci części mapy, którą już widziałam na naszej planszy do grania. Tak, dokładnie. Mamy specjalne miejsce na planszy, w którym będziemy. Zresztą pokażemy to później. Pewnie. Nie? To są prowincje. Prowincje, które będziemy można zdobywać. Dokładnie, zdobywać prowincje w trakcie. Dobrze, ja jeszcze pokażę. Pokaż. Bo wszystkie są bardzo, znaczy podobne. Grafiki są inne, ale jakby punkty wspólne mają te same. Okej, okay, i tu nam się jeszcze coś innego pojawia. Kurczaczki. Tu widzę takie bardziej niebieskie. To bodajże będą do automy. Tak jest. To są karty do trybu dla jednego gracza. Dlatego jest ich tak sporo, bo tutaj będzie sobie, że tak powiem, grał komputer. Oj, przepraszam. Także karty automy. Kolejne karty automy. Tu mamy w ogóle karty, na których jest opis postaci taki. Tak, fajnie, jest flash. No nie będziemy się rozwodzić, jest w instrukcji podane w ogóle, co się dzieje, czemu właściwie ze sobą konkurujemy. Ale tutaj mamy ten flap nieco właśnie rozbudowany. To jest dla postaci właśnie tej wersji trudniejszej, rozszerzonej. Można się z nimi zapoznać, z tymi zasadami dodatkowymi. Karty po mapem, prawdopodobnie dla każdego gracza. Dla każdego gracza, dokładnie. Faza radio pisana. To jest to samo? Tak, to jest podane, co możemy jaki zrobić. Jak oczywiście banalnie pokazane, co robimy, kiedy jest klepsydra, kiedy nie ma klepsydry. Mhm. Bo klepsydry tutaj przeszkodzi. Tak, jakie mamy możliwości. I karty z enigmatycznym rewersem, które mówią... Aha, to są karty osiągnięć, tak? Dobrze? Elitarne oddziały, szczyt To są karty osiągnięć. Montbriel. Karty pokazują nam koszt, jaki musimy... ponieść, żeby zebrać legendarne osiągnięcie. Czyli tam będzie właśnie lądował ten metalowa gwiazda na środku. Każdy z graczy musi ten cel osiągnąć, by móc wygrać. Okej, okay, czyli rozkładamy planszę, układamy to, co trzeba tam, gdzie trzeba i pokażemy wam, jak to wygląda. Zobaczmy, jak wygląda dokładnie. Okej, okay, okay. Wróciliśmy do was. Jesteśmy. Plansza i wszystkie komponenty, z którymi zaczynamy, są na stole. Więc jako tako rozłożone. Jako tako, jak to wygląda. Tak. Zaczniemy od czego? Od planszy? Może od mówienia, co tu się dzieje w ogóle. Bo plansza jest podzielona tak naprawdę na 3 takie strefy. Fioletową, zieloną i czarną. No, klepsydry odpowiadają tym kolorom. I tu się będzie toczyła główna rozgrywka. Czyli tam w tych obszarach będziemy używać naszych podwładnych, żeby oni różne rzeczy nam tutaj wypracowywali. I jeszcze jest jedno miejsce z prowincjami. Mamy wyłożone 4 prowincje, które będziemy mogli sobie
możemy o nie walczyć, bo będziemy korzystać właśnie z, jakby z militariów, żeby je zdobywać. Ewentualnie możemy losową sobie pociągnąć stąd. Mhm. Jak będziemy to kupować, będziemy sobie je rozkładać tutaj pod naszą planszetką. Będzie to generowało nam jakieś profity konkretne. Okej. Okay. No to co jeszcze mamy na stole? Mamy jeszcze tor tych przywilejów, mhm. czyli to w jakim ułożeniu będzie, będą nasze tutaj znaczniki. Ty masz na przykład tutaj. Jeżeli ja będę pierwszy, to jak nadejdzie faza rady, otrzymam te profity, ty otrzymasz te profity, odwrotnie, no to wiadomo. I będę miał pierwszeństwo w doborze kart. Będę sobie mógł jedną kartę dobrać stąd. Nagrodę, tak? Kiedy faza rady? Jak skończymy sobie tutaj działać na to naszej planszy, a będziemy działać w ten sposób, iż bierzemy sobie naszego robotnika i będziemy go sobie kłaść na którymś z tych pól, tam gdzie nie ma klepsydry. Bo taka jest jedna zasada. Kładziemy tam, gdzie nie ma klepsydry i możemy naszego później tego gościa wziąć z takiego pola, gdzie nie ma klepsydry. Jak jest klepsydra, na przykład w tym polu, teoretycznie, gdyby tutaj mój chłopek był, nie mogę nic z nim robić, dopóki się piasek nie przesypie. One odmierzają nam jest ten czas. Jest tam zablokowany, pracuje. Dokładnie, on sobie pracuje. Sobie tak? Dopiero potem, jak klepsydra ruszy w drugą stronę, no to, czyli w tym wypadku załóżmy, kładziemy sobie tutaj pracownika, tak? To sobie też gdzieś tam połóż pracownika. A tam, gdzie nie ma klepsydry, dokładnie. On odpoczywa, leży, jak widać, więc... Na raz bierzemy te klepsydry, odwracamy w drugą stronę i w tym momencie nasi pracownicy tutaj pracują, no to mamy kolejnego, no to możemy sobie gdzieś go tutaj położyć, tak? Na przykład na jakimś wolnym polu, no nie wiem, tutaj sobie położę. No i nie mam ruchu więcej, musimy jakby poczekać, aż klepsydra się przesypią, żeby móc sobie odblokować tych pracowników. I co się dzieje w tym momencie? Taki pracownik, przesuwamy, jak jest, no, o, popatrz. Nie leci to piasek, nie leci, leci to leci? Piasek, tak, leci. O, dobra, to ja jestem ślepy. Tu też leci, no, tak mi się... tu też leci. Dobra, okej, okay. No to już za chwilkę będziesz miała pracownika wolnego. I w tym momencie, kiedy tutaj mam pracownika, muszę opłacić ten koszt, a ja robię czyli dwie, tak, no masz odblokowany i ty jakby działasz dalej. Tak? I zabieram w tym czasie to. Tak, bo nie płacisz żadnego kosztu i dostajesz jeden znacznik głosu. Tak? No i przesuwasz sobie na pole, gdzie nie ma klepsydry. No to właśnie, wszędzie jest koszt. Wszędzie jest koszt. Natomiast ty operujesz, wiesz, jakąś ilością złota, tak? Możesz to złoto też generować, także no musisz, trzeba... Jak nie masz czym zapłacić, no to niestety tracisz ruch. Natomiast właśnie, no jeszcze jakby spoglądając na planszę, to jest koszt, czyli muszę zapłacić dwa, żeby móc sobie wziąć jeden, przesunąć się na mojej skali punktów zwycięstwa o tyle, ile mam na swojej planszetce. Na swojej planszetce. Chyba, że masz jeszcze dodatkowe prowincje, które cię mogą podbić, tak? Tak, dokładnie. Jak możecie zauważyć, pod każdym polem są inne profity. Może powiemy mniej więcej, o co z nimi chodzi. Te takie sztandary to są nasze zasoby. Czyli to są zasoby, czy te kosteczki. Kosteczki. Słoneczka, ewentualnie mamy coś okrągłe, jeszcze. Tak, tutaj. Okrągłe te znaczniki, to są punkty zwycięstwa. Tory, zwycięstwa, dokładnie. Wiedzy, siły i czego jeszcze, kultury, tak to było. Tak. Mamy jeszcze punkty. To są głosy rady. Głosy rady. Mamy jeszcze... Prowincja, czyli ktoś zapłaci 4 kostki czerwone, czyli tutaj militariów, wojska, no to będzie mógł sobie taką prowincję pobrać. Tak, bierze taką prowincję i tak jakby może stąd sobie wezmę taką prowincję, dokładam sobie w tym miejscu. Czy będę dodatkowy punkt zwycięstwa sobie generował, gdy mój pracownik sobie wypracuje taki punkt, no to jeszcze dodatkowy dostanę. Wygląda niby nieskomplikowanie, bo cóż tu jest skomplikowanego niż postawić pionek, zabrać sobie profit. Ale wszystko się komplikuje w momencie przestawiania, pilnowania. Tak, pilnowania klepsy, dokładnie. Dokładnie. Będziemy mieć później więcej tych pracowników, jeżeli oczywiście pójdziemy w tym kierunku, możemy mieć 4 maksymalnie. No i te tury się tak odbywają, że przesuwamy tą klepsydrę fioletową, zabieramy ten znacznik,
kolejny raz i w tym momencie, jak się czas skończy, zaczyna się faza rady i w zależności właśnie, kto ma ile głosów, tutaj ustawiamy się w fazie rady odpowiednio. Załóżmy, że byłem pierwszy i mam możliwość wzięcia sobie tych zasobów oraz karty z tego. Czyli na przykład wezmę sobie tą kartę i ona oznacza, że upgrade'uję sobie ludzika. Upgrade'uję sobie ludzika do tego dużego. A większy ludzik więcej może. Więcej może, gdyż nie wspomnieliśmy o tym, możemy takiego ludzika położyć, pomimo tego, że jest tutaj już zajęte pole, na przykład, mogę sobie położyć swojego ludzika. Bo małego niestety nie można. Tak, bo jest pole zarezerwowane, zamknięte i przykro mi. Nie licząc czarnego pola. Gdzie, jak jest podane, może być ich po prostu więcej. Okej, okay. Wszystko zależy od tego, co chcecie zbierać, w której części planszy. Wiadomo, czas mija w każdej inaczej, więc tutaj będziecie zbierać wszystko najszybciej, tu troszkę wolniej, tu znowu najwolniej, więc tu pewnie są rzeczy najwyżej punktowane i najtrudniejsze do zdobycia, tak to wygląda. Bo długo ci blokuje tego pracownika też. No i trzeba cały czas pamiętać, że musimy to osiągnięcie legendarne raz zdobyć. Czyli no, trzeba patrzeć, w jakiej karty się pojawiają, no i musimy celować w, ten, tak, w te zasoby, żeby się wstrzelić. I albo możemy sobie wziąć to, albo te profity, które są tutaj na dole. Dużo opcji do wyboru, dużo ścieżek do podążania, wszystko uwarunkowane niestety upływającym czasem i tym, czy jesteśmy sprytni. Tak. Bo machanie rękami nad planszą pełnej pionków. Oj. Może być to całkiem śmieszne nawet, jak gramy w Zosia w cztery osoby i każdy gdzieś tam coś przesuwa, klepsydrę, tak, przestawia, kłóci się o to, kto był pierwszy, kto na przykład pierwszy położył tu mipelka. Mm. Po to mamy właśnie tutaj radę, żeby takie spory też rozstrzygać. To jest bardzo ciekawym. No właśnie, i też ten aspekt zaufania drugiej osobie, ponieważ jednak musimy, nie możemy patrzeć komuś na ręce, bo nam wtedy ucieka czas. Sami sobie musimy niestety liczyć, tak, i musimy liczyć przy okazji na to, że reszta zawodników uczciwie sobie te punkty liczy i przesuwa się tutaj po prostu uczciwie. No taki to jest rodzaj gry. Jeszcze może tylko jedna rzecz, jeżeli nie chcecie korzystać z klepsydr, to możemy sobie skorzystać z takiego toru i wtedy po prostu nie w ogóle ich nie używamy, tylko nam one wyznaczają jakby tury, ale nie patrzymy na upływ czasu w klepsydrach, tylko przesuwamy sobie tutaj znacznik i on nam mówi, którą klepsydrę będziemy jakby odwracać. Czyli z którego pola bierzemy profity, tak. W czym miejscu zmieniamy. Uznajemy, to co? Jedziemy dalej i dalej. No to przesuwamy sobie, odwracamy. No i myślimy powoli, tak? I wtedy możemy złapać właśnie ten flow. Ja myślę, że to jest całkiem spoko rozwiązanie. Że już pod koniec już na pewno będziemy wiedzieć, jak się w to gra. Jak już ktoś przejdzie sobie ten pierwszy taki tor. No i co? Szybkie podsumowanie. Szybkie podsumowanie. Prezentuje się to naprawdę fajnie, nie licząc plastiku. To jest minus, tak, za bardzo plastik ode mnie. One są kiepsko wykonane według mnie. Cała reszta. No. Ale reszta? Super, nie? To prowincje super. Bardzo ładnie namalowane, cała ta plansza. I każda ma inną nazwę, jest ich strasznie dużo. Tak, jest dużo prowincji, rzeczywiście. Także dużo kombinowania. Klepsydry... Nie, właśnie za bardzo. Tak, jest... Popatrz, ta klepsydra nie działa. Wystarczy trącić. Raz sypią, raz nie sypią. Trzeba patrzeć na to, czy sypią ten piasek. Przewracają się. Ale sama rozgrywka bardzo ciekawa. Coś nowego, tak, nie? Jest to na pewno coś nowego, coś ciekawego. Ciekawi mnie jeszcze to, jakby to wyglądało bez klepsydr. Na pewno byłoby dużo bardziej nudne. Tak. Dlatego tak. To jest taki fajny rozmaicacz. Także jak macie takiego znajomego jak mnie, który się długo zastanawia w swojej turze i blokuje rozgrywkę wszystkim innym graczom, to jest idealna gra. Bo ja po prostu wtedy przegram. No tobie po prostu trzeba zawsze dawać klepsydry. Kupimy ci na urodziny. Zgubi pomysł. Nie zgubi pomysł. Zestaw klepsydr. Każdy tak. Tam inny czas będzie. Trwa ma minutę na decyzję i koniec, nie? Piasek się przesypał, jedziemy dalej. Nie wiem, co tu więcej powiedzieć. No fajne wykonanie, fajne te papiery. No wszystko jest całkiem fajne. Całkiem spoko. No, oprócz tych plastików, które wspomnieliśmy. No i ten twist. To wszystko bazuje na tych klepsydrach, więc jak ktoś lubi taką formę rozgrywki, gdzie po prostu machamy tymi, trochę jest tutaj element zręcznościowy, to myślę, że może być fajna alternatywa z takich nudnych euro. Czyli worker placement z nutą imprezówki. Tak. Może być. Imprezowe euro. Imprezowe euro. Tego jeszcze nie grali.
Czemu nie? Zawsze musi być ten pierwszy raz. Będziemy chcieli w to zagrać. Ojej, na pewno. Jak najbardziej. Powiemy wam, jak było. Może wersję najpierw bez klepsy. Bez klepsy. A potem już z czasem, uciekające czasem. Tak. No cóż. Dzięki za uwagę. Gra jest oczywiście do kupienia u nas. Więc zapraszamy do sklepu internetowego albo do stacjonarnego. Lajkujcie, komentujcie. Jakbyście chcieli coś zobaczyć, jakąś grę na przykład nową, to napiszcie w komentarzu. To się przyjrzymy temu i może coś otworzymy, zobaczymy. No i chyba do następnego razu. Chyba tak. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Na razie.